Nieziemski mat. W tej pozycji czarny zdecydował się na błędny skoczek G6, po czym biały wjechał gońcem na D3. Genialna ofiara skoczka. W partii bicie na H4 hetman wjechał na H5 z szachem i teraz czarny zdecydował się na skoczek G6, po czym nastąpiło bicie na G6. I teraz jeżeli H bije G6, no to biały zdobywa wieżę, więc jest ok. Stąd czarny chciał być tutaj sprytny, więc zagrał król E7, licząc na to, że tej wieży nie straci, ale teraz wchodzi no przepiękne hetman bije E5 z szachem i tutaj czarny się poddał, ponieważ po biciu pionkiem wchodzi mat na C5, a jeżeli drugi pionek zbije, no to teraz wchodzi mat na G5, także cudowna kombinacja, para gońcy cię wykońcy.